Witam Was serdecznie, MaxPayne.pl przedstawia MotoGP20, w tym odcinku odcinek specjalny, chodzi tutaj o projekt kasku Franka Morbidelliego z Grand Prix Misano. Tutaj tak samo zrobił, tak jak Valentino Rossi podczas specjalnej rundy, też sobie tutaj taki fajny projekt zaprojektował. Chodzi tutaj o taką postać, która była tutaj z przodu, w takich okularkach, takim fajnym, takiej czapce przypominającej tutaj takiego, że tak powiem, fana muzyki reggae. Widać, że tutaj Franco Morbidelli ma taką bujną czuprynę. Jeżeli chodzi o Franka Morbidelliego, to naprawdę mogę powiedzieć, że tego zawodnika lubię. Naprawdę w tym sezonie bardzo tutaj dobrze jeździł. Naprawdę najlepiej spisujący się tutaj zawodnik jeżdżący na Yamaha. Tutaj nie można powiedzieć do niego, nie można mieć do niego żadnych tutaj zarzutów. Naprawdę 158 punktów. Domiera raptem, no tak se policzę, 13 punktów? No tak, 13 tutaj punktów normalnie do wice tutaj mistrzostwo, można powiedzieć, Franco Morbidelli tutaj zdobył. Ja tak tutaj go zauważyłem, że jego forma zaczęła tutaj naprawdę się kształtować od połowy sezonu, zaczął naprawdę coraz lepiej jeździć. Jak się nie mylę, chyba dwa razy nawet wygrał wyścigi. Tylko teraz sobie nie przypomnę, gdzie dokładnie. Bo tutaj jak to popatrzę się na tą całą tabelę, to Maverick Vinales był szósty, Franco Morbidelli drugi. Tutaj kolejny, tutaj Fabio Quartararo ósmy był. Valentino Rossi, no wręcz najgorszy sezon chyba w jego karierze. Na 15 aż miejscu. Więc tutaj Franco Morbidelli, tutaj jeżdżący na Yamahach, naprawdę w tym sezonie bardzo ładnie pojechał. I może tutaj pokażę do końca ten cały projekt, bo nie widać tego, że tak powiem, tak jak mówię, tej postaci od góry. I pojadę sobie na tej rundzie w Grand Prix Misano, takie kółko kontrolne zrobię. I może tutaj w trybie fotograficznym właśnie pokażę, jak ta postać tutaj wygląda, bo tak jak mówię, jakby były aktualizacje, to by było bardzo fajne, naprawdę, bo wtedy taki naprawdę fan MotoGP patrzy, aha, ktoś tutaj coś fajnego zmienił, no to pewnie za tydzień, za dwa będzie aktualizacja i wtedy będę miał to w grze. Wtedy taka gra się staje taką grą topową, czyli coś jest na rzeczy, coś jest świeże, coś jest nowe. Takie coś powinno naprawdę być. Myślę, że do twórców Milestone to tutaj napiszę właśnie w tej sprawie, żeby też to robili, nie tylko tutaj robotę, tylko odgrywają moderatorzy i tylko tacy tak zwani gracze PC-towi mogą się po prostu cieszyć tymi dodatkami, a tak to tak wygląda jak Xbox i PS4, no niestety, no nie mogą mieć takiego czegoś, nie ma możliwości wgrywania takich dodatków i tutaj, tak jak mówię, pokazuje ten właśnie projekt tego kasku. Naprawdę taki ciekawy ten projekt jest, ale naprawdę trudny do zrobienia. Tutaj sobie pojadę. Na chwilę się tutaj zatrzymy, żeby tutaj pokazać ten projekt. O, dokładnie tutaj. Ten projekt tutaj wygląda z taką postacią, która lubi wręcz, tak jakby lubiał muzykę reggae, bo tutaj, tak jak mówię, wielu takich, że tak powiem, fanów muzyki reggae, no to raczej tak kolorowo się ubiera, jakieś takie mają czapeczki, okulary czy coś, no tutaj wygląda jakby, nie wiem, jaką ma, że tak powiem, upodobania muzyczne Franco Morbidelli, ale po tym projekcie mógłbym tutaj sugerować, że jego ulubionym gatunkiem muzyki jest muzyka reggae, naprawdę. Bo by sobie chyba takiego tutaj projektu no, raczej nie robił, gdyby nie był takim miłośnikiem tej muzyki. Ale jeżeli chodzi o Franca Morbidelliego, no to myślę, że w roku 2021, o ile te wszystkie rundy się odbędą, czy nie będą podwójne, to wszystko się okaże, jak tutaj współpraca z Valentino Rossim będzie
robiona, bo wiadomo, tutaj można powiedzieć, no uczeń przerósł mistrza, nie? Jednak tutaj z Yamaha na drugiej pozycji w generalce, no Maverick Vinales był tutaj, jak się tak popatrzę, chyba szósty, a Fabio Quartararo ósmy, no to tutaj było, no już nie mówię o Valentino Rossi, naprawdę bardzo słabo jechał, wręcz co rundę się wywalał, można powiedzieć, że to był jego najgorszy sezon w karierze w ogóle. Dobra, to samo, że tutaj wjadę jeszcze do garażu i taki króciutki odcinek, tak jak mówię, z projektu tego kasku, trochę tutaj powiedziałem, jak ten zawodnik się w tym roku prezentował. No tak jak mówię, naprawdę Franco Morbidelli, no przyszłość naprawdę ma wielką. No jeszcze tutaj takie napisy jeszcze z tyłu są. Fioletowe. Właśnie tutaj też zauważyłem. Jak oni tutaj siedzą z tym mechanikiem, po prawej stronie, tam gdzie są te bidony dawają, to zawodnicy tam se kładą te kaski. Jak ja tutaj widzę z innej perspektywy kamery, nie widzę tego kasku już w ogóle. Tak jakby to powiedzieć, gdzie on jest. Czy on go gdzieś schował do szafki, czy coś. Tego kasku, który ja tutaj miałem, ten projekt, on wiadomo, ten zawodnik siada na te krzesełko, ale tego kasku tutaj no nigdzie nie ma. W ogóle w boksie tutaj no wręcz nie widać. Widać, że tutaj są te bidony, tutaj są te napoje, to wszystko widać. O, ale kasku nie widzę w ogóle. Tutaj, jak cały tutaj widzę ten naprawdę garaż, no to nie widać tego kasku. Gdzie tutaj jest kask Franca Morbidelliego? Troszkę twórcy powinni tutaj no jeszcze te szczegóły tutaj porobić. No ale naprawdę, jak wam się podobał ten odcinek, to łapujcie, subujcie, udzielajcie komentarzu, nie zapominajcie o dzwoneczku. Także do zobaczenia, do następnego odcinka specjalnego.